W poprzednim odcinku. Ej, bunbuny! I coś innego. I tak, kontynuujemy przygodę. Siemaneczko, z tej strony Veyr i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ładano Harry, wspaniałego niebieskiego morza. Z tego co pamiętam, powinniśmy pójść w górę, bo mieliśmy popłynąć na jakąś wyspę. O zaraz, a to co? Z czym jest zespół? My formujemy zespół, który będzie nazywał się Cztery Ryby. Tak, let's rock this, chociaż nie wiem co znaczy rocking this. Okej. Okay. Nie mogę grać na gitarze z tymi rękoma. Okay, fuck logic. A wy co? Widząc jak Helika kończy po każdym bankiecie, może ona nie powinna pić. Tak. Czemu oni mówią o bankiecie? Bankiet był w przyszłości, a my teraz chyba jesteśmy w przeszłości. Albo nie? Ładan Hara, tak? Co ty masz zamiar zrobić na wyspie jabłek? Tam nic nie ma oprócz jabłek. Ach, więc, tam jest wielka jabłonka z tyłu. I jest pewne zaklęcie, które chciałabym wypróbować na niej. Robisz szarlotkę, czy co? Ja mogę zrobić szarlotkę bez używania magii. Ha. Czy chcesz szarlotkę? Nie bardzo. O! Och, po prostu trzymaj się, nie spadnij jak ostatnio, okej? Będzie w porządku. Naprawdę. Dosyć ciekawy środek transportu. Wyspa jabłek powinna być niedaleko. W porządku, chodźmy. Okej. Patrz, dużo jabłonek. Ramble. Jesteś głodny, ha? Ach, nie! Same kici jest tak bardzo tsundere. Wyspo jabłek. To nie było wcześniej skarbu czasem? I gdzie był ten cały gołąb? A, pozbyli się wszystkich dżownic. Okej. Jak już jesteśmy w przeszłości, to warto się rozejrzeć. Co ty tu robisz? What? Zrobiliśmy okulary przeciwsłoneczne, jej. Aha, mamy ekwipunek z przyszłości, będąc w przeszłości. To ma sens. Zaraz. Sunglasses. O, fajnie. Daje więcej obrony niż przeklęta maska. Dużo jabłek. Drool wierci w nie. Naprawdę jesteś głodny, ha? No, nie jestem głodny. Sundere 100%. O, świetnie. Tutaj, to jest to drzewo. Ha, większe niż reszta. Jabłka są na nim również. Co ty robisz? Nie mogę dosięgnąć. Tak, tak, pozwól mi je zebrać. Tutaj, tyle wystarczy? Tak, dziękuję. Jesteś taka niska. Ja jestem dorastającą dziewczyną. Będziemy musieli to zobaczyć. Dorastającą. Czemu nie użyjesz magii, żeby urosnąć, ha? To by było trochę niespełnieniem? Och, naprawdę. Więc, co masz zamiar zrobić z tymi jabłkami, których tak bardzo pragnęłaś? Więc... To nie jest właściwie dla magii. Irena poprosiła mnie, żebym je zdobyła. Ha? Ale gdybym powiedziała ci prawdę, zdałam sobie sprawę, że nie przyszedłbyś ze mną, same Kici. Nie, dach, ta głupia syrena wysyła cię na jakieś głupie posyłki dla niej znowu. To nie jest tak, syreny takie jak Irena nie mają nóg, więc one nie mogą... Wykręć się do niej plecami i niech urosną jej nogi, czemu tego nie zrobi? To jest, proszę, nie o zbyt wiele.
Ach, wasza dwójka. Jest w porządku, my możemy pójść do wielu miejsc razem w ten sposób. Co tam? Tak, co za różnica, wybaczę ci, ach, tym razem. Tsundere. Och, racja, jesteś głodny, prawda? Ach, nie, nie bardzo. Spróbuj tych jabłek, one są pyszne, tak słyszałam. Wolę mięso. Tylko mięsna dieta jest zła dla ciebie. Nie miałem żadnych problemów z tym przez całe moje życie. Och, nie mów tak. Tutaj, ja spróbuję. Pyszne. Co? Coś jest na mojej twarzy? Pająk. Ha? Niemożliwe. Tylko żartowałem. Jeez. W porządku, skoro nalegasz. Czemu zjadłeś je całe? Wszystko w porządku? Myślałem, że jestem martwy. Same Kichi, czy ja nie zawsze mówiłam ci, żebyś gryzł swoje jedzenie? Wiem o tym. Więc, gdzie chcesz jeszcze pójść dzisiaj? I żadnych posyłek. To nie są posyłki. Więc nie masz już żadnych zleceń? Winogrona i brzoskwinie. Czy ty nie możesz powiedzieć nie? Ale... w porządku, chodźmy. Gdzie? Gdziekolwiek. Każde miejsce, które nie jest jakąś głupią posyłką. One nie są głupie i to nie są posyłki. Okej, chodźmy. To teraz w sumie nie wiemy, gdzie mamy iść. Gdziekolwiek dużo mi nie mówi. Może po prostu wyruszymy na prawo od wyspy? Wodonohara. Tak? Czy ty nie możesz, no wiesz, latać na miotle? Latać? Robię to czasami, ale niezbyt wiele. I ja lubię morze. Czy latanie na miotle nie jest raczej fundamentalnym elementem całej wiedźmy stylu? Więc tak, chociaż myślę, że część wiedźm lata bez mioteł. Nigdy nie widziałem żadnych oprócz ciebie, więc nie mogę sobie to wyobrazić. Jakie one są? Więc nigdy nie spotkałem wielu wiedźm również. Ale jest pewna wiedźma, która przychodzi mnie spotkać czasami. Następnym razem powiedziała, że zabierze mnie do świata wiedźm. Co do? To jest takie coś? Cała armia wiedźm? Tak, ja tylko słyszałam o tym, ale jest wiele wiedźm tam. Och, ale one walczą czasami. Na to wychodzi. Przeciwko czemu? Między sobą, właściwie. Czemu? To jest, sprzeczanie się. Inne wiedźmy po prostu mają taki temperament, he? Ja nie uważam, że to jest prawda. Sheesh. Ja nie chcę spotkać żadnych innych wiedźm. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz spotkać jedną. Przestań. Nie odpłynęliśmy zbyt daleko. Tak. Może gdybyś nie brała tak wielu zleceń od ludzi. Cieszę się twoją troską, same Kichi, ale ja robię to, ponieważ chcę pomagać, wiesz? Nie, to nie jest to. Ja po prostu nienawidzę tej głupiej złotej rybki. Ona nie jest złotą rybką, ona jest syrenką. Właściwie to jest to samo dla mnie. Myślę, że to jest raczej inne. Zdecydowanie nie. Okej, płyniemy.
Zauważyliście, że dźwięk morza jest przynajmniej 5 razy głośniejszy od reszty gry? To jest niedopracowane z tej strony. No to co? Tam coś się kampi, jestem pewny. O, no właśnie. To jest Chromaki. Chromaki? Nie, Chromaki, wiedźma, o której ci mówiłam. Ha, wiedźma. Memblu, memblu. Ha? Jeśli to nie jest Wadonhara. Dawno się nie widziałyśmy, Chromaki. Na pewno. Czemu jesteś tutaj? My po prostu byliśmy na spacerze. Czemu jesteś na tym drzewie? Ech, ta sama rzecz, naprawdę. Nie, żebym została tutaj wyrzucona. Fiu, to jest miłe miejsce. Bardzo ciche. Człowieku, ta wiedźma jest cała czarna, od głowy do butów. Och, i to jest twój familiar rekin, ha? Tak, Samekichi. Przywitaj się z nią, Samekichi. Ha, ryba. Zamknij się, przeproś, że nazwałaś mnie rybą. Ha? Nie miałam racji? Co? Samekichi, czemu jesteś zły? Kiedyś zastanawiałam się na głos, żeby mieć rybę zamiast homara. I wtedy Lobko płakała. Necz. Och, czy wszystko w porządku z Lobko? Tak, wszystko w porządku. Prawie sprawiłam, że była smażonym homarem wcześniej. Smażony homar. Czy był tam smażony rekin również? Prawdopodobnie nie. Nie. Nie czytaj moich myśli. Ja słyszałam o grillowanym rekinie, chociaż. Patrz, jak bardzo mnie to obchodzi. Więc w każdym razie, Wadonhara, powiedziałam ci wcześniej, ale... Ty powinnaś dostać list od niej wkrótce. Och, i wtedy ja wrócę również. Rozumiem. Od niej? Kto? Mówiłam ci wcześniej o świecie wiedźm, prawda? Mówimy teraz o najważniejszej wiedźmie tam. Czy tam jest wiele takich jak ona, w tym świecie wiedźm? Samekichi, to jest niemiłe. Och, tam jest wiele bardziej niegodziwszych ode mnie. Nigdy nie chcę tam iść w takim razie. Och, przyjdź. Nie. Samekichi. Ha, twój familiar jest zabawny, Wadonhara. E? Do dręczenia, mam na myśli. Żartujesz sobie ze mnie? Więc ja już czuję satysfakcję, lepiej żebym już wracała. Racja, Wadonhara, rykini chłopcze, dbajcie o siebie. Tak, dbaj o siebie. Zniknęła? Tak, ja chcę być w stanie robić to również. Możesz to robić? Więc jeszcze nie. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wiedźmy są straszne, człowieku. Hach, ani trochę. Nazwijmy to dniem. O! Chodźmy dalej. A może jednak popłyniemy sobie jeszcze dalej? Okej, nie możemy. Może zagram trochę na pianinie, kiedy wrócimy do domu? Naprawdę kochasz pianino, ha? Tak, jest takie uspokajające. Chciałabym nosić moje pianino wszędzie. Nie ma takiej opcji. Tak, przenośne instrumenty muszą być miłe, więc możesz grać gdzie tylko chcesz. Och, te jabłka były naprawdę, naprawdę dobre. Tarako zachwyca się nimi również. Tak, bardzo pyszne. Tarako stał się gruby z taką wielką ilością. Po prostu spójrzcie na mnie. Taki pulchny i okrągły. Byłeś taki przedtem. Cieszę się.
Dziękuję, Ładon O'Hara. Dziękuję. Tak, po prostu proście, kiedy tylko chcecie. Wy ludziska powinniście przestać rozkazywać Ładon O'Harze. O mój, ktoś jest zazdrosny. Nikt nie zabiera ci Ładon O'Hary, nie martw się. Ha? Nie wiem, o czym ty mówisz. Gosh, jesteś taki nieśmiały. Nie mam pojęcia. Ładon O'Hara, Taraku bardzo chce ci podziękować. Znalazłem parę fajnych rzeczy, tą drogą. Naprawdę? Same Kici, chodź z nami. Nie, w porządku. Naprawdę? Aikiji wydaje się być tym, kogo nazywamy naiwnym w tym momencie. Zamknij się, idźcie gdzie tylko chcecie. Puuu. Same Kici, nie krzycz. Senkichi, taki niemiły. Okej, Ładon O'Hara, chodźmy. Tak. Ach, chciałabym mieć te jabłka ponownie. Hej. Co, dziewczyny? E? Jaki prezent sprawia, że dziewczyna będzie szczęśliwa? O, mój drogi, prezent dla Ładon O'Hary. Och, ten zabójca kobiet. Zamknij się. Więc, czy Ładon O'Hara wspominała, że coś chciałaby dostać? Chciała coś. Tak, myślę, że mówiła, że chciałaby przenośny instrument. Przenośny instrument, Ach, może to zadziała. Zobaczmy. Pst. Co? To sprawi, że będziesz szczęśliwa? Oczywiście, i to bardzo. Inekoyama powinien być nad nami teraz, tak? Idź go spytać. Rozumiem. Hehe, jak uroczo. To jest tą drogą. Gdzie my idziemy? Tutaj jest wiele skrzyni głęboko w Morzu Gwiazd. Skrzyni? Tak, och, zachowaj to w sekrecie od Minero i... O, ich. Rozumiem. Okej, chodźmy. Tak. Okej. O, i... What? Nic w środku. Możesz się przesunąć? Bo wiem, że to jesteś ty, ale nie chcę cię uwalniać. Chciałbym dostać cię do skrzyni z tyłu, dzięki. Tutaj są. Widzisz? Bardzo dużo skrzyni. Pomocy. Sal? Ha? Fiu, człowieku, co za ulga, dziękuję bardzo. Sal, co się tu stało? Ach, więc, Tatsumiya poprosiła mnie, żebym posortował kilka pustych skrzyń. Ale kiedy je niosłem, straciłem balans i upadłem tutaj. I wtedy, kiedy próbowałem je przesunąć, potknąłem się i moja głowa utknęła. Czy wszystko w porządku? Nie jesteś ranny? Jest w porządku, dziękuję. A, skrzynie. One są tylko puste. Tarako musiał zauważyć, jak upuszczasz skrzynię, Sal, i przyszedł. Tutaj? Co? Ach, więc masz na myśli... Tutaj nie ma skarbu? Tak. Ech, co? Nie, Boże. Ach, nie płacz, Tarako. Boże. Jip, co my robimy? Mam pomysł, możecie popłynąć na moich plecach, co? Wsiąść na moje plecy, Zabiorę was na, przejażdżkę, no dalej, nie bądźcie nieśmiali. Naprawdę? To brzmi świetnie. Prawda, Tarako? A? Znaczy. Okej. I ruszamy. Wow, tak szybko.
Puuu. Ryby miecze mogą mnie pokonać, ale ja pływam dosyć szybko. Ruszajmy. Mieczniki, a nie ryby miecze, boże, co gadam. Och, piękne. Wow. Grupa morskich świetlików. Och, one wyglądają jak gwiazdy. Czujesz się lepiej, Tarako? Tak, Tarako jest już w porządku. Dobrze. Chciałem dać ci prezent. Przepraszam, że nie mogłem tego zrobić, Wadonohara. Ach, w porządku. Ja cieszę się, że pomyślałeś. Pomijając to, mam teraz wspaniały widok. Oktobuziak, o Boże, odwal się. Ha, w porządku. Znaczy wspaniale. Dziękuję, Sal. Żaden problem. Zrobię wszystko dla ciebie. Puu. I dla Tarako również, oczywiście. Puu. I tak ci nie ufam. He? To jest Tatsumiya. Hmm? Ach, to ona. Puu? O mój Boże. Tatsumiya, co ty tu robisz? Najlepsza postać w tej grze. Cerer. Tatsumiya! O! Tatsumiya! Co tam? Więc ja byłam na spacerze. Ale co wy wszyscy tu robicie? Sal zabrał nas na przejażdżkę. Puu! Och, naprawdę? Przy okazji, Sal, czy zakończyłeś swoje zadanie? O! E? O, człowieku, ja zostawiłem skrzynię w Morzu Gwiazd. Jak? Muszę iść. O, racja, he? Przepraszam, Sal. Nie, jest w porządku. Więc ja pomogę również. He? Jako podziękowania za przejażdżkę. Och, naprawdę? Mógłbyś naprawdę? Zostaw to Tarako. W porządku, chodźmy. Dziękuję za dzisiaj, dbajcie o siebie. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. O mój. Wadanohara, ty nie jesteś z Samekichim dzisiaj? Och, zostawiłam go w mieście. Powinnam wracać, zastanawiam się, czy on znowu się dąsa. Haha, przepraszam, to jest po prostu urocze. Jak wspaniale się wasza dwójka dogaduje. Nieważne, więc pójdź się spotkać z Samekichim teraz. Pewnie. Jestem naprawdę szczęśliwa, że ona nie musi czuć się samotnie. Naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Ale mimo, że ona nigdy tego nie mówi, jestem pewna, że wprawdzie... Nie, może to tylko ja. Ja? Okej, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale z Wadanohary, wspaniałego niebieskiego morza. Trzymajcie się, cześć.